musi być dobrowolny, a nie pojadę. Świetnie. Ani żywej duszy. Tu stało się coś złego. I to zanim przeszły trupojady. Rany od miecza. Bogato tu. Zwłaszcza jak na Velen. Głowa Leszego. Urżnięta ostrym nożem. No proszę. Zdaje się, że ktoś mnie ubiegł. Ogień jeszcze płonie. To się stało niedawno. Zginął bez walki. Zaszlachtowany. Rozpłatany brzuch. Pewnie zginął broniąc właścicieli. Pierwsze cięcie w tętnicę szyjną. Drugie budową. Umarł szybko, nie bronił się. Ciało poszarpane przez trupojady. Nie sposób stwierdzić, co go zabiło. Ostrze weszło od tyłu. Między kręgi przecięło rdzeń. Nie mogła się ruszyć. Wykrwawiła się. Ostrze przecięło narządy wewnętrzne. Rany cięte, płytkie, ale wszystkie w tętnice. Rygiel pęknięty w pół. Krew wymieszana z czymś jeszcze. Alkohol, tęgoskór i tojad. Jakiś eliksir. Ta krew nie należała do żadnego z chłopów. Ręka ucięta powyżej łokcia jednym ciosem. Widły. W ścisku niebezpieczna broń. Sumiasty wąs, pulchne policzki. Ktoś ważny. Zginął od rany kłutej. Ostrze przeszło między żebrami, prosto w serce. Ma coś w ręku. Łańcuszek. Srebrny. Zerwał go komuś. Szlak! Stój!
miasteczka i ślady dziecięcych stóp. Weszła jednym oknem, wyszła drugim. Spryciula. Tam jest. Spokojnie, nic ci nie zrobię. Spokojnie, mała. Chcę tylko porozmawiać. Zostaw mnie! Morderca! Morderca! Coś ci się pomyliło, ja... Też masz kocie oczy, jak on! Jak kto? Jak tamten, co wszystkich pozabijał! Miał dwa miecze? Nosił je na plecach? Nic ci nie powiem! Idź stąd! Dobra, koniec żartów. Mów, co tu się stało. Już mówię. No... W lesie zalęgło się licho i straszyło, więc wujek Sobiemir powiedział, że trzeba wezwać Wiedźmina. I przyszedł taki jeden, całkiem jak ty, tylko jakoś źle mu z oczu patrzyło. Przeniósł łeb licha, ale wujkowi Sobiemirowi coś się chyba nie podobało. Bardzo na siebie krzyczeli. No, a potem poszli do stodoły i tam... I co się tam stało? Do końca nie wiem. Ja tylko słyszałam wrzaski wujcia Sobiemira i innych. Potem ten inny wiedźmin wybiegł ze stodoły, cały we krwi. I każdego, kto... Wszystkich po kolei mieczem o tak. Moją mamę i brata też. Mnie puścił, ale nie wiem dlaczego. A potem poszedł tam, w stronę kręgu. Gdzie zanosimy dary bożką? Ja schowałam się w stodole i znalazłam to. Leżało w sianie. Szkoła kota. Dziękuję. Bardzo mi pomogłaś. Co teraz z tobą będzie? Masz tu jakąś rodzinę? Ciocie, w Rudniku. Zaprowadzę cię do niej, ale najpierw muszę się zająć tym złym panem. To twoja lalka, tak? Trzymaj ją. I nigdzie nie odchodź, rozumiesz? Trzymaj się, mała. Jeśli rzeczywiście poszedł w stronę kręgu, warto tam zacząć. To musi być ten kamienny krąg. Warto się rozejrzeć, ślady stóp, ledwo widoczne. To musi być on. Odcisk dłoni, krew. Trzymał się za ranę, poślizgnął, potem oparł, żeby złapać równowagę.
No proszę, co my tu mamy? Zbroja kota, a medalion wilka. Jakiś mieszaniec. Chyba coś zgubiłeś. Fatygowałeś się taki kawał, żeby zwrócić mi medalion? Dzięki. Solidarność cechowa wciąż żywa. Ale cechowa reputacja ma się już gorzej. Ludzie nam tej masakry nie zapomną. Wypadek przy pracy. Każdemu może się zdarzyć. No, czego jeszcze chcesz? Najpierw chcę porozmawiać, a potem się zobaczy. Siadaj zatem. Postoję. No dobrze. Co się stało w Dobrowie? Mów. Dobrze wiesz, co się stało. Zgadnij, ile chcieli mi dać za tego Leszego. No, zgadnij. Nie jestem w nastroju na zagadki. Od początku wyglądałeś mi na sztywniaka. 12. Rozumiesz, bracie? 12 pierdolonych koron. Tyle to mnie kosztowały składniki na eliksir. A na ile się umawialiście? Kilka razy więcej, oczywiście. Ale kiedy przyszło do płacenia, wiesz jak to jest. Mój ściewy, dziadki głodne, wojna. Wola Boga, zmiłujcie. Brzmi znajomo, ale to nie powód, żeby zabić. Jeszcze nie skończyłem. Powiedziałem, że nie zmiłuję, że jak nie zobaczę swojego złota, zatęsknię za Leszym. Miny im zrzedły. Sałtys w końcu ustąpił. Nie nerwujcie, panie Wiedźmin. Schowali my z kumami złota w stodole, żeby baronowe wojska nie pokradli. Oczywiście, zaraz wszystek zapłacimy. No i dałem się nabrać. Jak dziecko. Jeden mnie zagadał, drugi wbił widły w plecy. Więc postanowiłeś wyrżnąć całą wieś. A ty co byś zrobił? Posłał wojewodzie pismo ze skargą? Powiem ci, zdenerwowałem się wtedy, ale tak porządnie. Przywykłem już do tego, że marnie płacą, że oszukują, że wpierw błagają o pomoc, a potem plują na twój widok. Ale zabić, żeby oszczędzić parę koron? Ja mam takich skurwysynów chronić? No to wyjąłem stalowy miecz i schowałem go dopiero, jak ziemia była śliska od krwi. A czemu oszczędziłeś tę małą dziewczynkę? Bo... nieważne. Gdyby było nieważne, to bym nie pytał. Mów. Przypominała mi siostrę. Taką ją zapamiętałem, nim zabrali mnie do szkoły kota. Co z nią? Umarła jakieś 10 lat temu. Ze starości. No... Tośmy sobie pogadali jak Wiedźmin z Wiedźminem. I co dalej? We wsi zginęło wielu niewinnych ludzi. No, zginęło. Mea kurwa culpa, poniosło mnie. Nie po raz pierwszy, prawda? Chcesz mnie zabić, wilku? Trudno. Wyciągaj miecz. Ale nie każ mi się spowiadać. Szerokiej drogi. I co, tyle? Nie będziesz prawił morałów, żądał obietnic poprawy? Ludzie nazywają mnie rzeźnikiem z Blaviken. Nie bez powodu. Wiem, jak jest. Czasem po prostu lecą głowy. Czekaj. Nie będę takim fiutem jak ci chłopi. Należy ci się nagroda. Masz, weź to. Na miarę na moją skrytkę. Weź stamtąd, co chcesz. Dziękuję. Nie, to ja dziękuję. Powodzenia na szlaku, wilku.
Czas wracać do małej, póki jej coś nie wywęszy. Wróciłeś! A już myślałam, że nie wrócisz. Że on też ci zrobił krzywdę. Nie, nie zrobił. Nie musisz się już go bać. To zaprowadzisz mnie do cioci? Tu jest strasznie. Pewnie. Chodźmy. A może weźmiesz mnie na barana? Jeśli obiecasz, że nie będziesz mnie ciągnąć za włosy. Obiecuję. No to wskakuj. Ciociu! Ciociu Ludko! Miłka, a co ty tu robisz, niecnoto? Ja... Bo... U nas we wsi... Tam nikt... Ja wszystko wytłumaczę. Idź tu na bok i pobaw się chwilę, dobrze? W Dobrowie była masakra. Nikt nie przeżył. Nikt. Poza małą. Bogowie, co się stało? Bandyci ich napadli? Nie, to był inny wiedźmin. Sprowokowali go. Prawdę o was mówią, żeście mordercy bez serca. Okrutnicy. Nie wszyscy. Zaopiekujesz się nią? Po prawdzie, lepiej, żeby się z wami została. Zaraz. Wpierw wyzywasz mnie od morderców, a teraz chcesz mi oddać dziecko? U was przynajmniej nie będzie o pustym brzuchu chodzić. Mam czwórkę wnucząt. Była szóstka, ale zeszłej zimy żeśmy dwójkę pochowali. Na zupie skory ciężko wyżyć. Weź te pieniądze. To na jedzenie. Jeśli tu zajdę i zobaczę, że wódkę pijecie. Ile koron! Niech wam bogi dziękują, panie wiedźmin. Niech was mają w opiece. Czas na mnie. Już? Ale czemu? Taki los wiedźmina. Zawsze w drodze. Zawsze na szlaku. Ale odwiedzisz mnie tu kiedyś? Może. Trzymaj się, mała. Wilka! Chodź, kupimy trochę mąki. Ciocia zrobi podpłomyków. No co ty na to? Mglak, gul, baba cmentarna. Ciekawe, czemu nie oddał trofeum? Może wtedy też próbowali go oszukać.